Katarzyna Żak, 56 l. Modliła się, by jej córki nie zostały aktorkami. Ku jej uciesze wybrały inne zawody. Starsza z latorośli ma jednak styczność z telewizją i, jak się okazuje, potrafi świetnie doradzić swoim sławnym rodzicom. Jej mama, szanowana w Toruniu lekarka, nie chciała, żeby córka została aktorką. Więc zostałam, na przekór, wyznaje Katarzyna Żak. Reklama wyboru zawodu nie żałuje, ale uważa, że to zbyt trudne zajęcie dla kobiety. Córki, Aleksandrę, 31 l. i Zuzannę, 24 l. starała się trzymać daleko od show biznesu. Ręce do Boga złożyłam, żeby nie zostały aktorkami. Wiele razy chodziłam na pielgrzymkę. Żeby je ochronić, zawsze mówiłam, miejcie plan B, zdradziła Katarzyna Żak w Dzień Dobry TVN. Modlitwa aktorki została wysłuchana. Żadna z córek nie poszła w ślady mamy i słynnego taty, Cezarego, 58 l. Zuzanna, jak jej babcia, skończyła medycynę. Zaczęła niedawno staż podyplomowy. Starsza córka studiowała zarządzanie. Pracuje po drugiej stronie kamery. Została kierownikiem produkcji programów telewizyjnych. W środowisku Ola Żak jest bardzo ceniona za swój profesjonalizm. Dla rodziców powoli staje się autorytetem. Coraz chętniej zasięgają rad swojej pierworodnej. Rodzice często się konsultują, jeżeli chodzi o teksty sztuk i różne inne zawodowe wybory, zdradza Aleksandra. I chyba dobrze im radzi, skoro aktorska para należy do najbardziej lubianych w kraju. Wkrótce wchodzą na plan nowej filmowej wersji Rancha. To ma być hit. Zobacz więcej materiałów z życia gwiazd. Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.